Dzień dobry. W tym filmie chciałem opowiedzieć o pewnym niespodziewanym, przynajmniej dla mnie niespodziewanym wniosku z twierdzenia o cięciwach okręgu. Sytuacja wygląda mianowicie w ten sposób, że mamy okrąg o środku w punkcie O i promieniu R i w tym okręgu dwie cięciwy przecinające się pod kątem prostym. No i odpowiednie odcinki tych cięciw mają długości A, B, C i D. I przypominam, twierdzenie o cięciwach mówi, że w takiej sytuacji, niezależnie od tego, czy przecinają się pod kątem prostym, czy pod jakimkolwiek innym kątem, iloczyn długości A i B równa się iloczynowi długości C i D. No i mamy udowodnić, że w sytuacji, kiedy one przecinają się pod kątem prostym, to zachodzi taki związek, mianowicie 4r kwadrat jest równe sumie kwadratów długości odcinków A, B, C i D. No i to jest ciekawe twierdzenie, czy ciekawe zadanie, dlatego że no 2r to jest średnica, a zatem 4r kwadrat to jest pole powierzchni kwadratu opisanego na tym okręgu. No i teraz jak podejść do rozwiązania tego zadania? No, trzeba zrobić lepszy rysunek trochę, inny rysunek w każdym razie. Wyobraźmy sobie, że mamy ten sam rysunek co poprzednio, tylko że wprowadzamy teraz opis odpowiednich punktów i prowadzimy przez środek okręgu dwie średnice, każda z nich równoległa do odpowiedniej cięciwy. No, ponieważ te cięciwy przecinają się pod kątem prostym, to równoległe do nich średnice też będą przecinać się pod kątem prostym i będą przecinać te cięciwy też pod kątem prostym, a stąd wynika, że będą to proste symetralne tych cięciw. No, to znaczy, że długość odcinka AF równa się długości odcinka FB, czyli połowie długości odcinka AB. No i podobnie długość odcinka CG. To jest połowa odcinka CD. No a długość odcinka EG, no to jest odcinek CG minus odcinek EC. A odcinek EC to jest, jego długość wynosi C, więc akurat długość odcinka EG to będzie 1 druga D minus C. Tak? CG to była 1 druga D plus C, bo to jest połowa tej cięciwy, a żeby otrzymać EG, trzeba odjąć jeszcze tę długość tego kawałka, no a to jest akurat właśnie C, czyli dostajemy D minus C. No i teraz reszta to jest policzyć stwierdzenia Pitagorasa. Stwierdzenia Pitagorasa dla tego trójkąta. Dostaniemy taki związek. No i po wykonaniu obliczeń w nawiasie okazuje się, że r kwadrat to jest 1 czwarta sumy kwadratów tych wszystkich długości. Dodać 1 druga, bo to z wyrazów mieszanych ten człon pochodzi przy podnoszeniu sumy do kwadratu albo różnicy do kwadratu, a razy b minus c razy d, no ale ponieważ a razy b równa się c razy d stwierdzenia o cięciwach, no to ten człon jest równy 0 i wychodzimy, dostajemy, że r kwadrat to jest 1 czwarta sumy kwadratów a kwadrat, b kwadrat, c kwadrat plus d kwadrat, no i to z dokładnością do tego, po której stronie jest ta czwórka tego równania, jest to, co chcieliśmy udowodnić.